Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam drogich słuchaczy Słowa Bożego. Dziś już 29. niedziela w ciągu roku. Miesiąc październik, miesiąc różańcowy w pełni. Dlatego zachęcam, kochani, do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. Tak bardzo ważne. Pamiętajcie, kochani, że modlitwa różańcowa, różaniec to broń w naszych rękach. Broń przeciwko złemu duchowi, przeciwko zasadzkom szatana. Dlatego nigdy różańca nie upuszczajmy z dłoni. Nigdy nie odkładajmy go. Zachęcam dzieci, młodzież, dorosłych. Jeżeli nie możecie uczestniczyć w nabożeństwie w kościele, w domu, uklęknijcie przynajmniej dziesiątkę różańca, zmówcie. A intencji jest wiele. Przez ręce Maryi wszystko możemy wyprosić. Ale posłuchajmy fragmentu Ewangelii, którą Kościół na dzień dzisiejszy przygotował. Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli, naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Piękne słowa Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, że Pan Jezus nieźle wybrnął z tej sytuacji, którą zgotowali mu dziś w Ewangelii faryzeusze, uczeni, mądrzy tego świata, bo chcieli na czymś Jezusa złapać. Chcieli Go na czymś pochwycić, na jakiejś mowie, na jakimś czynie. I oto uknuli spisek. Chcieli zobaczyć, czy Jezus będzie za tym, by płacić podatki do Cezara, czy też nie płacić. Jeżeli nie, a będzie okazja, żeby Go oskarżyć. W końcu jest obywatelem tego państwa. Powinien płacić. Zamyślili. Ale Jezus przejrzał ich na wylot. Wiedział, że chcą Go wystawić na próbę, że chcą z Niego zadrwić, że chcą Go na czymś przyłapać. Dlatego kazał przynieść monetę podatkową, denara. I mówi: czyj tu jest napis? Co tu jest? Kogo tu jest podobizna? Cezara. A więc oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I kochani, te słowa jakże też przemawiają do nas, współczesnych ludzi. Pamiętajmy, że też mamy oddawać Bogu to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara. Ale jeden nie potrzebuje drugiego. Kochani, jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązują podatki takie, inne, mniejsze, większe. Trzeba je płacić. I to trzeba oddawać do państwa. Pieniądz. Od dochodów, przychodów i tak dalej, i tak dalej. Pity, nipy i te wszystkie inne. Ale to trzeba. Nieraz się w tym potrafimy zakręcić, ale to jest wymagane. Musimy, bo jesteśmy obywatelami naszego państwa. Ale to jest inna sprawa. To, co musimy zrobić, to, co musimy oddać, oddajemy. Ale jest jeszcze Pan Bóg. Jest msza święta niedzielna, tak jak tydzień temu o tym mówiliśmy, kiedy Chrystus mówił o tej uczcie, którą wyprawił Pan, zaprosił, a nie skorzystali. I tu właśnie mamy przyjść i oddać Bogu to, co należy do Pana Boga. Nie możemy mówić: tyle czasu mi schodzi na różne inne rzeczy, a to praca, a to zakupy, a to różne inne rzeczy. No, nie mam czasu. Ja muszę to zrobić. Pewnie, że musisz, bo musisz ugotować, musisz uprać, musisz posprzątać, musisz iść do pracy, musisz, żeby żyć, żeby funkcjonować,
musisz dzieci nakarmić, musisz ich do szkoły wysłać, musisz. Ale pamiętaj, że musisz również oddać Panu Bogu to, co do Niego należy. Szczególnie właśnie w niedzielę, pamiętaj o mszy świętej, pamiętaj o modlitwie każdego dnia. I tu nie musisz przychodzić do kościoła i mówić: Panie Boże, no nie mam czasu dla Ciebie, wybacz, no nie mogę przyjść. Pan Bóg nie chce rzeczy materialnych. Jemu one nie są potrzebne. Tak jak Jezusowi nie był potrzebny ten denar, te pieniądze. Mówi, to są inne sprawy. Panu Bogu zależy na Twojej duszy, na Twoim zbawieniu. Co Ci przyjdzie po tym, że będziesz zabiegany czy zabiegana przez cały dzień? Obowiązki, zajęcia, praca. A dusza? A zbawienie? Oddaj to rzeczywiście, co należy do świata, co musisz zrobić, ale znajdź czas dla Chrystusa. Pamiętaj o modlitwie. Jest powiedzenie, przysłowie, módl się i pracuj. Ktoś powie, nie mam czasu. Zmywanie, sprzątanie. Gdy zmywasz, módl się. Gdy sprzątasz dom, módl się. Módl się i pracuj. Panu Bogu taka modlitwa będzie miła, połączona z czynem. Nie zapominaj o Twoim Panu, o Twoim Mistrzu, bo to On za Ciebie oddał życie na krzyżu. Dzięki Niemu masz otwarte bramy do nieba. Chrystus nie powiedział, nie mam czasu. On chciał, bo nas ukochał. Jeżeli siostro i bracie, kochasz Chrystusa z całych sił, to będziesz dobrze spełniał i spełniała swoje obowiązki domowe, rodzinne, zawodowe, ale też będziesz pamiętał i pamiętała o modlitwie o niedzielnej mszy świętej. Nie odrzucaj Chrystusa, nie odstawiaj Go na boczny tor. On jest Twoim przyjacielem, On chce być z Tobą. Poświęć Mu czas, jak dobremu przyjacielowi, bo On Cię kocha. Siostro i bracie, życzę Tobie dzisiaj, w niedzielę, abyś podjął refleksję na temat tego, czy zawsze pamiętam o moim przyjacielu Jezusie, czy nie zostawiam Go, czy nie odkładam Go na bok. Zaufajmy Panu Jezusowi, bo On nas umiłował aż po krzyż. Szczęść Wam Boże, radosnej niedzieli przeżytej w gronie rodzinnym.